W wakacje ostrowiecka pływalnia przeszła szereg remontów i modernizacji, począwszy od szatni, prysznicy, aż po sufit. Prace na terenie obiektu były dość intensywne. W tym roku mieliśmy, powiem to tak, niestety dużo czasu. Wiadomo, nikt nie jest zadowolony z sytuacji, jaka zaistniała od połowy marca, dlatego tutaj mówię niestety, ale to nam umożliwiło bardzo szeroko pójść z remontami, ponieważ nie byliśmy w jakiś sposób ograniczeni czasowo, tak jak to jest w przerwie technologicznej, gdzie mamy maksimum miesiąc czasu. Takim najbardziej, można powiedzieć, wizualnym dla osób odwiedzających nasz obiekt to jest wymiana we wszystkich szatniach całej armatury sanitarnej pod prysznicami. Także teraz mamy to z innej firmy. Mam nadzieję, że przynajmniej przez jakiś okres bezawaryjnie to wszystko będzie działało. Nasi klienci będą zadowoleni. Przeprowadzone zostały także prace zabezpieczające i konserwacyjne. Przypomnijmy, że pływalnia ma już 16 lat i niezbędne były remonty. Od 1 września pływalnia Rawszczyzna została otwarta dla mieszkańców. Niestety obecna sytuacja epidemiczna wymusiła zmiany w funkcjonowaniu obiektu. W 2 tygodniu od otwarcia basenu przywrócone zostały zajęcia z nauki pływania dla dzieci. Biorąc pod uwagę wiek dzieciaków, ich pierwsze zetknięcie się z basenem w wielu sytuacjach i uspokojenie rodziców, dlatego przemodelowaliśmy całkowicie tutaj wstęp na basen. Pierwsze 2 grupy, które przyjeżdżają, wchodzą normalnie wejściem kasowym, mają do dyspozycji 1, 2 szatnię, natomiast następna grupa przyjeżdża, żeby dzieci się nie mieszały w szatniach, w korytarzach, dlatego wchodzą wejściem administracyjnym i wtedy zajmują 5. i 6. szatnię. Według przepisów na basenie równocześnie może przebywać maksymalnie 250 osób. Do treningów na krytej pływalni powrócili także zawodnicy KSZO i uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Dotychczas ćwiczyli na odkrytych basenach. Z uwagi na ilość tych grup, no ten trening był niewystarczający. Zawodnicy byli zachwyceni, szczególnie jeśli chodzi o zawodników pływania, bo to były trochę inne warunki. Nie non-stop ta sama płyta, ta sama kratka konstrukcji stalowej, czy ta sama lampa, tylko coś innego, zmienne warunki atmosferyczne, raz cieplej, raz zimniej, ale woda pozwalała na to, mająca 26 stopni, że byli bardzo zadowoleni z realizowanych treningów, trochę gorzej z piłką wodną, gdzie jednak ta głębokość ma znaczenie. Teraz waterpoliści intensywnie trenują i budują formę, bo już w październiku pierwsze po długiej przerwie sportowe zmagania. W piłce wodnej nierozstrzygnięta była kategoria juniora młodszego, dla której finałem Mistrzostw Polski jest właśnie udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Dlatego tutaj w porozumieniu z ministerstwem i z Polskim Związkiem Pływackim będziemy organizowali od 2 października finał Mistrzostw Polski juniora młodszego z dużymi nadziejami. Jesteśmy złotym medalistą ubiegłorocznym. No chciałoby się, żeby chłopcy powtórzyli ten wynik. To wydarzenie już w październiku, a Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotowuje się do zimowych Mistrzostw Polski 14-latków w pływaniu. W ubiegłych latach na tej imprezie pojawiało się ponad 600 zawodników, zatem dostosowanie się do panujących obostrzeń sanitarnych będzie niezwykle trudne. Dyrekcja MOSiR-u zapewnia, że ściśle współpracuje z Polskim Związkiem Pływackim, aby nikomu nie ograniczać startu w tych zawodach.